Dzień dobry, szanowni państwo. Chyba zdejmę na chwilę maseczkę, żebyście państwo mnie po prostu słyszeli. Witam serdecznie w zakładzie Manbus w Starachowicach. Bardzo się cieszę, że spotykamy się właśnie w tym miejscu. Mieszkańcy z niecierpliwością czekali na informację, kto wygra przetarg ogłoszony przez gminę Starachowice na zakup 20 niskopodłogowych, ekologicznych autobusów na gaz sprężony CNG. Ten przetarg wygrała firma, która produkuje autobusy w Starachowicach. I z tego zarówno ja, jak również większość mieszkańców Starachowic po prostu bardzo się cieszymy, dlatego że doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nikt inny, jak tylko pracownicy fabryki w Starachowicach wykonają dla nas produkt najwyższej, najlepszej jakości. Oczywiście z tego miejsca zachęcam wszystkich kolegów, koleżanki, prezydentów miast w Polsce i w Europie do tego, żeby kupowali autobusy najlepszej jakości, a te produkowane są właśnie w Starachowicach. Szanowni państwo, ten projekt, z którego te autobusy kupujemy, to jest gigantyczny projekt, który jest realizowany przez miasto Starachowice i on zakłada nie tylko wymianę 100% taboru, którym porusza się dzień w dzień komunikacja miejska na terenie naszego miasta, ale także w tym roku budujemy stację tankowania autobusów na CNG. W tym roku zagospodarujemy otoczenie dworca wschodniego na centrum komunikacyjne. W tym roku rozpoczynamy przebudowę otoczenia dworca zachodniego i również tam powstanie centrum komunikacyjne. W tym roku rozpoczynamy ogłaszanie przetargów na budowę ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, także dofinansowane ze środków europejskich. W tym roku także budujemy nową stację obsługi dla autobusów na bazie MZK przy ulicy Radomskiej, czyli warsztat, myjnie, centrum dyspozytorskie. Autobusy także zostaną wyposażone w pełen zakres elektroniki i to również z dofinansowania unijnego. W przypadku tego projektu przebudujemy także kilka ulic w naszym mieście, czyli ulicę Konstytucji 3 Maja, ulicę Kilińskiego, ulicę Parkową i inne. To dofinansowanie, które uzyskaliśmy ze środków europejskich, sięga rzędu 85%, natomiast 10% środków zostało pokrytych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jak nie trudno policzyć, 5% to będzie wkład własny gminy do realizacji tego gigantycznego, historycznego projektu, z którego myślę wszyscy mieszkańcy w jakimś mierze będą korzystać, bo o ile nie wszyscy jeżdżą autobusami komunikacji miejskiej, o tyle praktycznie każdy z nas porusza się tymi drogami, będzie poruszał się tymi ścieżkami rowerowymi, będzie korzystał z tej infrastruktury, która będzie budowana ze środków europejskich i rządowych, bo te środki po prostu połączyliśmy. Serdecznie dziękuję firmie Manbus za złożenie dobrej oferty, dlatego że pomimo tego, że w tym przetargu ta oferta była najdroższa, o tyle patrząc na ceny, jakie MAN oferuje w Polsce i na świecie, to po prostu wiem, że złożyliście państwo ofertę dobrą, a my mamy gwarancję tego, że do Starachowic trafi produkt najwyższej jakości, o czym wspomniałem na samym początku, z czego oczywiście i ja, i mieszkańcy się cieszymy. First of all, I would like to say welcome to all of you. We will be proud of having our buses on the roads of Starachowice. These wonderful buses we will see in our city. This will be really prouding us. And also I would like to thank all of the colleagues who supported this on behalf of MAN board and on behalf of our employees. Thank you. Szanowni państwo, no to niewiele mi zostało do dodania. Tak jak słyszeliście, moi przedmówcy już właściwie wszystko o tym projekcie powiedzieli. Ja w imieniu organizacji handlowej MAN Polska powiem, że bardzo się cieszymy, że nasza oferta była najlepsza w postępowaniu przetargowym organizowanym przez miasto, gminę i miasto Starachowice na zakup 20 autobusów niskoemisyjnych. I tak jak pan prezydent wspomniał, przygotowaliśmy rzeczywiście konkurencyjny produkt, nowoczesny, wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne dostępne na rynku. I wszystkie autobusy będą produkowane tutaj w fabryce, więc jesteśmy pewni, że będzie to też pewien rodzaj dumy dla pracowników, że wykonują
zamówienie dla swojego miasta. I jestem przekonana, że te autobusy rzeczywiście będą odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Starachowic i przyczynią się do rozwoju transportu publicznego w Starachowicach, że więcej osób skorzysta, zostawi swoje samochody. Również mam nadzieję, że pracownicy zaczną korzystać ze swojego produktu, zamiast tutaj przyjeżdżać właśnie samochodami osobowymi. No i zapraszamy Państwa na oficjalne przekazanie, jak już te autobusy zostaną oczywiście wyprodukowane. Jeszcze tylko Państwu powiem, że będziemy mieli tym samym najnowszy i najbardziej ekologiczny tabor autobusowy w województwie świętokrzyskim, a być może jednym z miast, które w Polsce będzie miało właśnie taki procent taboru wymieniony, bo tak naprawdę mamy 20 autobusów w ruchu każdego dnia na terenie miasta i 20 autobusów kupujemy, więc tak naprawdę tylko te, które będą służyły jako rezerwy, będą starszego typu autobusami, ale ich będziemy używali, mam nadzieję, stosunkowo rzadko. Ja domyślam się, że zakład byłby w stanie nam dostarczyć autobusy szybciej, natomiast my musimy najpierw przygotować całą infrastrukturę do tego, żeby autobusy na gaz mogły poruszać się po naszym mieście i to właśnie w tej chwili realizujemy. Wykonawcy zostali wybrani, przekazany został plac budowy, te prace są realizowane, a teraz będziemy czekać na to, żeby zostały zakończone, rozliczone, a później żebyśmy mogli się cieszyć z nowych autobusów. Nie, będzie organizowany przetarg, którym wybierzemy dostawcę. Poszliśmy trochę inną drogą, czyli nie wybieramy firmy, która wybuduje stację tankowania i będzie dostawcą, tylko sami budujemy z dofinansowania stację, a dostawców będziemy wybierać w przetargach tak, aby uzyskiwać najniższe ceny. Bo okazało się, gdy realizowaliśmy ten projekt, że gdybyśmy postawili na firmę, która wykona dla nas stację, ale będzie dostawcą gazu, to zobowiązalibyśmy się do odpowiednich ilości gazu, które musimy odbierać i niezależnie od tego, co będzie się działo na rynku, czy będzie potrzeba, czy nie, to bylibyśmy uzależnieni też od kar, które musielibyśmy płacić temu dostawcy, a ta cena nie byłaby konkurencyjna. Nie, stacja jest finansowana ze środków europejskich, więc może przez okres trwałości tylko i wyłącznie służyć dla autobusów komunikacji miejskiej. Użytkownikiem w tym pierwotnym okresie na 100% będzie firma ZEC Komunikacja Miejska, która wykonuje dla nas przewozy autobusowe. Natomiast w przyszłym roku będziemy organizowali przetarg, który wybierze firmę, która przez najbliższe lata będzie świadczyła te usługi komunikacyjne. Oczywiście życzylibyśmy sobie, żeby to była miejska spółka, natomiast kto to będzie, rozstrzygnie postępowanie. Jeśli nie ma więcej pytań, bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy. A teraz zapraszamy tutaj do autobusu.